Witajcie w kolejnym wspólnym filmie. Moim i waszym gościem, jak zawsze, wasz i mój ulubiony, biolog środowiskowy, doktor habilitowany Paweł Oglęcki. Dzisiaj bez czapki, zwróćcie uwagę. Ale dzień dobry, tak samo serdecznie. Słuchajcie, chciałem dzisiaj poruszyć temat, o którym, powiem szczerze, za dużo nie wiem, bo prowadząc te rozmowy z Pawłem, bardzo często na zadawane pytania jakąś tam odpowiedź znam. Na wiele nie, ale na niektóre znam. Natomiast dzisiejszy temat, powiem szczerze, jestem kompletną gambetą w temacie złotej algi. Co to znaczy gambeta? Że nie wiem nic. Nie wiem kompletnie nic. Wiem tylko tyle, co słyszymy z mediów, że ryby zdychają przez złotą algę, że to złota alga jest winna katastrofie na Odrze, na Dzierżnie i w ogóle zaraz będzie Wisła. No właśnie, co to jest ta złota alga, Paweł? Bo przez 45 lat swojego życia dopiero od 3 lat słyszę o złotej aldze. Wcześniej słyszałem o sinicach, a złota alga pojawiła się, ta nazwa, przynajmniej w moim życiu, pojawiła się w momencie katastrofy na Odrze. Co to jest ta złota alga? To, żebyś był od razu mądrzejszy, to ci powiem nazwę gatunkową. Plymnesium parvum. Plymnesium parvum. Jakoś tak. Ona, złota alga, tak, będę czasami używał tej nazwy, należy do haptofitów. To jest grupa glonów. Ja kiedyś byłem algologiem. Przez 30 lat temu pracowałem jako algolog na Uniwersytecie Warszawskim i nagle takie déjà vu. Może się wydawać wam to dziwna nazwa haptofity. Zapewne większość z was o niej w ogóle nie słyszała, ale to jest takson w randze typu, takim samym jak strunowce, czyli wszystkie ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki razem wzięte. To jest równoznaczne tymże haptofitom. I tam mamy właśnie ten nieszczęsny rodzaj skupiający około 500 różnych grupę skupiającą około 500 różnych rodzajów, gatunków, jeszcze więcej. Nie zdziwcie się, że ja tak troszeczkę bezładnie o tym mówię, dlatego że to jest grupa bardzo słabo poznana. Pierwsze wzmianki literaturowe pojawiły się, odkrycie tej grupy glonów, to jest 1947. Wielka Brytania, jakiś staw i tak dalej, i tak dalej. Dopiero wtedy zaczęto to opisywać. Przez dłuższy czas mylono ze złotowiciowcami, taką znacznie lepiej poznaną grupą glonów, ale to nie jest to samo, dlatego że złotowiciowce mają złoto mieniące się wici. Natomiast tutaj złotej algi, złotawe są chloroplasty. W związku z tym cała komórka gdyby przybiera ten odcień, a czasami bywa tak, nie zawsze, że również woda, w której dochodzi do zakwitu tych glonów, przybiera również złoty kolor. Dość rzadki. Dość rzadkie zakwity, dlatego że co im sprzyja? Zasolenie. Nie tak, że im większe zasolenie, one będą częściej kwitły, ale te takie rzędu 3 to jest optymalne. Także wody słonawe, to jest ten ważny aspekt, bo generalnie dla ryb lekkie zasolenie wody nie jest wcale elementem negatywnym. Przeciwdziała rozwojowi pasożytów itd. itd. Ale tutaj te glony, haptofity, mają bardzo silne, wydzielają podczas zakwitu bardzo silne toksyny, letalne dla ryb i dla mięczaków. Dla wyższych kręgowców nie. To są jakby późniejsze efekty tego, co one znowu zjedzą, to już jest zbyt skomplikowane. Ale ryby i mięczaki padają, no nieładnie mówiąc, bo to nie jest temat do żartów, jak muchy. W związku z tym bardzo, bardzo szkodliwe są takie, co zresztą mamy przykład na Dzierżnie teraz. Okej, czyli tak, czyli złota alga jest to glon, tak jakby... Jest to glon. Jest to glon. Przy czym glony nie są grupą systematyczną, pamiętajmy o tym. To jest raczej zespół organizmów, grupa ekologiczna, wszystko co żyje w wodzie, nie ma budowy tkankowej jeszcze. I nie wiadomo, do czego to zaliczyć, nazywamy glonami. Kiedyś nazywano je algami. I to jest w zasadzie to samo. Te dwie nazwy się przenikają. Taka bardziej archaiczna, starsza to jest algologia. W tej chwili używamy słowa fykologia.
od fykosglon, jeszcze ze stawu greckiego. Nie ma słowa algos, oznaczającego glon, znaczy jest, ale to był w Grecji bóg, taki bóg, duszek, taki odpowiedzialny za łzy, strach i ból. Także nie przystaje do glonów. Także pojęcie alga w ogóle jest archaiczne. Tak mówili nasi dziadkowie, określając nie tylko glony, ale w ogóle wszystkie, tak w cudzysłowie, wodorosty. Wszystko, co rosło w wodzie, to były algi. Ale używano także w odniesieniu do glonów. Później właśnie ta nazwa glon stała się obowiązująca. Myślę, że złota alga stała się jako nazwa tak popularna dlatego, że jest medialna, że łatwo ją pokazać w wiadomościach, w gazecie i tak dalej. Zakwit, złota alga zagraża, atakuje i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy zaczęli używać nazwy łacińskiej, to... To byłoby nie, inaczej. No tak, byłoby ale, inaczej. Ale właśnie wszyscy wiesz, złota alga, ale nikt nie tłumaczy, co to jest tak naprawdę ta złota alga, jakim jest zagrożeniem i tak dalej. Dlatego chciałem nagrać ten film. Czyli wiemy tak. Wiemy, że jest glonem. Tak. Wiemy, że jej rozwój wspomaga słone środowisko, słonawa tak woda. Tak jest. Nie musi być nawet bardzo ciepło, bo przyjmuje się, że 32 stopnie to już jest temperatura, która znacznie ograniczy rozwój tego glona. Natomiast właśnie zasolenie umiarkowane, ale jednak jest na pewno czynnikiem sprzyjającym. Plus oczywiście dopływ związków biogennych. Biogeny to różnych nazw się używa. Mnie akurat pani profesor Biewnacka z mojej uczelni była straszliwie przeciwna słowu biogeny i związki biogenne, więc ja używam biogeniczne, ale to jest to samo. NPK, czyli azot, fosfor, potas. A czym grozi nadmierny rozwój złotej algi? Podczas zakwitów i tylko wtedy ją widać, bo to jest bardzo, bardzo małe. To, jeśli nie kwitnie, to tego nie widzisz gołym okiem, że ona w jakimś akwenie jest. No to właśnie wydziela toksyny, które zabijają ryby bardzo skutecznie. Nieładne słowo skutecznie, no, ale niestety, jednak. Niestety byliśmy świadkami. I mięczaki. To jest podczas, to jest toksyna wydzielana podczas zakwitu. A czy, bo wiemy, że jest to groźne dla ryb, czy jest groźne dla człowieka? Według obecnych ustaleń, aczkolwiek od razu powiem, one nie są w pełni precyzyjne, to nie jest temat, który jest drążony przez naukowców, tak, że wszystko wiemy. Nie, nie jest w ogóle groźna dla wyższych kręgowców, czyli dla ptaków, dla ssaków, także dla człowieka. Ale nigdy nie wiadomo, jakie będą efekty uboczne. Czy na martwych ciałach ryb nie rozwiną się jakieś pasożyty. Czy nie dostąpi zakwit sinicowy z kolei jako konsekwencja zakwitu złotej algi. W związku z tym lepiej się wystrzegać takiej wody. A powiedz mi, bo teraz wpadłem na takie pytanie, czy możliwy jest zakwit tej złotej algi lub nadmierny rozwój w wodzie, która nie ma tego zasolenia? Czyli powiedzmy, no wyłączamy Odrę i wyłączamy Dzierżno, wyłączamy te wody takie, do których spływają te wody pokopalniane, słonawe. Czyli na przykład, nie wiem, czy Wisła jest zasolona, podejrzewam, że na pewno w mniejszym stopniu. Ale załóżmy, nie wiem, jakieś jezioro, gdzie nie ma słonej wody, czy możliwy jest rozwój złotej algi? Możliwy na pewno, ale nie na taką skalę. Okej, czyli niegroźny, tak? Czy niegroźny, to wszystko zależy od lokalnych warunków. Mówię, wciąż bardzo mało wiemy o tej grupie glonów. Natomiast no, nie spotykano masowych zakwitów, częstych zakwitów tam, gdzie nie mieliśmy do czynienia z wodami lekko zasolonymi. A powiedz mi, czy takie temperatury jak teraz, czyli no, można powiedzieć tropiki, mała zawartość tlenu w wodzie, przede wszystkim niski poziom wód, tak? Mały przepływ w rzekach. Czy to też sprzyja rozwojowi? Temperaturę powiedziałem akurat w przypadku złotych alg nie. Ale powiedziałeś, że 32 stopnie to rzeki maksimum. Tyle nie mają. No nie mają tyle. No do tej temperatury im cieplej, tym lepiej, tam gdzieś następuje to zablokowanie. Niski stan wody, no większa koncentracja związków biogenicznych, pierwiastków biogenicznych. To na pewno. Także tutaj wszelkie normy zrzutowe do kanałów powinny być też dostosowywane przede wszystkim do poziomu wody, bo to ma najistotniejsze znaczenie, w jakiej ilości wody się te zrzucane związki rozpuszczają.
Wszystko to generalnie, zmiany klimatyczne będą, chciałbym być złym prorokiem, ale sprzyjać temu, żeby do podobnych sytuacji, to, czyli pojawów złotej algi, dochodziło niestety coraz częściej. Czyli zmierzamy ku kolejnym takim niestety sytuacjom. Dlatego nie wolno, trzeba bardzo sumiennie podchodzić do kwestii spuszczania słonych ścieków, słonych zrzutów i pomyśleć nad redukcją norm. Z tego co wiem, oficjele się wypowiadają, że do kanału Gliwickiego, tak samo do Dzierżna spływają dawki z zewnątrz, których zasolenie to jest tylko 60% dopuszczalnego i tak dalej, i tak dalej. Ale no to, jeśli tak jest i taki mamy efekt, to trzeba to koniecznie rozważyć na nowo. Ale wiesz co, ja ci powiem, że oficjele, no tak ładnie powiedziałeś, jeden z oficjeli albo jedna, powiedzmy, z przedstawicielek oficjeli stwierdziła, że już sytuacja na dzierżni jest opanowana, ryby nie zdychają, a ja byłem bodajże następnego dnia i to się dalej działo. Nie zdychają, bo więc... już ich nie ma, tak? Nie, no wiesz co, coś tam zostało, ale byłem świadkiem, jak ryby dalej umierały, a w mediach słyszeliśmy komunikaty, że sytuacja już jest opanowana, zażegnana, już się nic nie dzieje. A była to bzdura, po prostu byłem na miejscu i widziałem, jak jest. 95% ryb padło według... No i podejrzewam, że to jest tak samo z tym zasoleniem, co teraz powiedziałeś, mm-hmm. że 60% norm. To, że oni mówią, że 60%, to wiesz... Z tym, że mówię, za duże zasolenie też byłoby dla złotej algi letalne. Może nie letalne, ale ograniczałoby jej rozwój. W związku z tym tutaj generalnie nie jest to aż tak drastyczna sprawa, ale te normy są na pewno do zweryfikowania. A powiedz mi, czy jest w ogóle, czy istnieje, albo czy słyszałeś o jakimś sposobie zwalczania tej złotej algi? Od czasu, kiedy okazało się, że jest odpowiedzialna za katastrofę na Odrze, prowadzone są badania i doświadczenia. Niewiele do tej pory ustalono, poza tym, że według wszelkich doniesień zarówno naukowych, jak i medialnych. Ja tutaj znowu nie chciałbym wychodzić przed szereg, bo tak samo spotkałem się z wieloma zarzutami wobec wyników tych badań, ale na przykład takie najbardziej znane były to doświadczenia na Kłodnicy. To jest jednak perchydrol, H2O2. I on w sprzyjających warunkach, termicznych przede wszystkim, potrafi zredukować populację złotej algi o nawet powyżej 90%. O nawet 90%, 95% nawet są wyniki. Także to jest praktycznie idealne rozwiązanie. Z tym, że, proszę Państwa, to jest środek, jakby nie było, żrący. To jest, trzeba... Zwalczyć złotą algę i wszystko inne dookoła. Nie. Jeśli będzie odpowiednio dobrana dawka. Ale to trzeba bardzo dokładnie wyliczać. Nie można robić tego w ten sposób, a po prostu lejemy perchydrol i on nam to wszystko załatwi. To jest tak jak z siarczanem miedzi przy okazji zakwitów sinicowych na przykład. Też nie można go sypać workami, bo prędzej czy później to się źle skończy. Także jak wszędzie umiar, bardzo dokładna znajomość działania, sposobu działania, dawek danego środka, obliczanie stężeń, znajomość poziomu wody, tego nie może robić gość w gumofilcach, który przyjdzie i coś wsypie do wody, bo tak mu kazali. No dobra, ale powiedz mi, wiesz, bo tutaj mówisz o tym perchydrolu, że można zwalczać te złote algi, ale czy nie skuteczniejsze byłoby po prostu ograniczenie emisji i tych słonych wód i zanieczyszczeń i przywrócenie, powiedzmy, o ile to możliwe, tak, przywrócenie tym rzekom naturalnego biegu, to byłoby chyba dużo lepsze niż naprawianie tej sytuacji w ten sposób, coś znowu sypiąc. Ależ Kamil, oczywiście, no pewnie, że tak, każde sypanie, każde dolewanie czegokolwiek, choćby to było nie wiadomo jak skuteczne, jest tylko jakimś tam wyjściem awaryjnym, na krótką metę, nie wiadomo jakie przyniesie skutki uboczne, jakie będą kolejne następstwa. Jasne, że tak, ale no bądźmy realistami. Nie damy rady na przykład zapowiedz w ogóle w tym momencie, zwłaszcza w krótkim czasie,
dopływowi słonych zrzutów, słonych ścieków, na przykład do kanału Gliwickiego. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. To wymagałoby przebudowy całej infrastruktury przemysłowej, no, wielkich zmian o charakterze krajowym. W związku z tym... No, ale to by było najlepsze wyjście. Ale oczywiście, paso a paso, krok po kroku. Należy do tego zmierzać. Jest to pole do popisu dla organizacji proekologicznych, prośrodowiskowych, żeby do tego dążyć, żeby proponować alternatywne rozwiązania przemysłowe, jak gdyby gospodarcze, technologiczne. Natomiast no, nie dam rady tego zrobić tak w jednej chwili. Mamy katastrofę na Dzierżnie, zamykamy wszystkie zakłady, które spuszczają słone zrzuty, słone ścieki. Nikt nam nie pójdzie tutaj na rękę, to jest niemożliwe. To może to jest właśnie kierunek dla działania dla tych organizacji proekologicznych, o których wspomniałeś, a nie przyklejanie się do asfaltu, które oprócz tego, że chyba im nic nie daje, to jeszcze nastawia ludzi przeciwko nim i nie ma się co dziwić. To może właśnie w tym kierunku tutaj takie organizacje powinny zacząć działać. Ja w ogóle jestem zdania, od razu powiem, jestem absolutnym zwolennikiem działania organizacji proekologicznych. Natomiast nie wszystkie metody, jakie stosują, podobają mi się i czasami dostrzegam tam jakieś drugie dno, ale proszę, żeby nikt nie był urażony. Zdecydowanie im większy poziom wiedzy, im większy poziom merytoryki będzie tutaj jak gdyby prezentowany przez tego typu organizacje, tym będą traktowane poważniej. Mówię, mało kto traktuje poważnie 14-latkę, która się przykuje do drzewa i będzie tam coś krzyczeć stop wycince, chociaż krzyczy w słusznej sprawie. Ale jeśli przyjdą ludzie przygotowani, z argumentami, z jakąś propozycją rozwiązania problemu, na pewno nie zostaną potraktowani pewnoga. Taką mam przynajmniej nadzieję. No cóż, no... Ja zawsze służyłbym wtedy pomocą merytoryczną, a raczej mnie nikt pewnoga nie potraktowałby. Chociaż nikt no myślę, że nie, aczkolwiek wiesz, ludzie są różni. Natomiast ja też jestem zwolennikiem raczej mądrych działań, a nie takiego przyklejania się do asfaltu, bo no nie oszukujmy się, wydaje mi się, że jestem chociaż trochę świadomy ekologicznie i wiem, że trzeba zacząć o ten nasz świat dbać. Natomiast stojąc w korku, powiedzmy w centrum Warszawy, jakby po prostu ktoś mi się przyklejał do asfaltu, no to stałbym przeciwko tym osobom po prostu. Czy chcą dobrze, czy chcą źle, nie te metody. No ale to już jakby nie wnikajmy w te aspekty. Walka o środowisko naturalne, jego zachowanie, jego dobrostan nie może polegać na tym, że utrudniamy życie innym ludziom, Bogu ducha winnym. Także nie tędy droga. To ja się rozumiem akurat i mam podobne zdanie. Czasami rozumiem desperację, jak ludzie nie wiedzą, co mają zrobić, ale chyba rzeczywiście nie tędy droga. Raczej więcej poczytać, więcej się dowiedzieć i z argumentami konkretnymi, merytorycznymi uderzyć na odpowiedni szczebel. Ale wiesz co, takie działania moim zdaniem, wyrażam swoją opinię, nie bronią się w okolicznościach takich, że wędkarze poświęcają swój prywatny czas, pieniądze i w ogóle prywatnie czyszczą tą wodę, straż pożarna, OSP, ochotnicza, a w tym samym czasie bo rozmawiałem z kolegami z Nadzierżna, tych organizacji tam na miejscu widać nie było, ale zaczęli się przyklejać do asfaltu w Warszawie w ogóle w innym celu, no to się nie broni, takie działania się po prostu nie bronią. To się nie broni, oczywiście, no ja też nie pojechałem na Nadzierżno, też nie wyławiałem ryb. O, to teraz ci się dostanie od... Wiem, hejtera, zwłaszcza od mojego hejtera, ale po prostu... Ale jego też nie było, słuchaj. To skąd wiesz? Napisał ci. Pytał się, czy jesteś, ja powiedziałem, że go szukasz nad Dzierżnem. Ja tak zupełnie poważnie nie mogłem pojechać z Kamilem nad Dzierżno na nagrywanie materiału, chociaż bardzo chciałem ze względu na sytuację rodzinną, bardzo poważną, także przepraszam. Ale słuchaj, jak hejter chce się przyczepić, to się przyczepi. Pozdrawiamy. No i to co? Chyba tyle. Nie wiem, czy chciałbyś coś jeszcze dodać o tej Złotej Aldze, czy... No mówię, bardzo, bardzo mało poznany organizm, nawet wśród naukowców w tej chwili są niejednoznaczne opinie, także co ja będę mówił przy swojej bardzo krótkiej karierze fykologicznej, nie mam tutaj z czym podskakiwać. Wiem, co wiem. Przeczytałem to, co przeczytałem, mówię,
1947 roku dopiero została poznana. To jest bardzo, bardzo niewiele czasu. A fykologów, dawniej algologów, no jest niewielu w porównaniu z miłośnikami, znawcami innych grup organizmów. W związku z tym tutaj są ogromne luki jeszcze w wiedzy i będą. Ale wydaje mi się, że tą rozmowę można podsumować chyba taką sentencją, że to nie złote algi są winne temu, że ryby zdychają, tylko zanieczyszczenia wód, wynikiem czego te algi się rozwijają. To nie złota alga jest winna, tylko złota alga, rozwój tej złotej algi jest wynikiem tego, że nasze wody są w takim stanie, w jakim są i sytuacja niestety się pogarsza. Ależ oczywiście glony istnieją od milionów lat, natomiast to, co powoduje zakwity, to jest działalność człowieka bezpośrednio, dopływ związków biogenicznych, pierwiastków biogenicznych ze zlewni. Zbyt intensywne użytkowanie terenów przylegających do zbiorników, a w tym przypadku jeszcze w grę wchodzi jeszcze przemysł, czyli no dostarczanie tych zrzutów na znacznie większą skalę niż spływa z pola od biednego rolnika. No przemysł i tak, miasta. Wszystko. No, niestety, no, znak czasów, ale właśnie w tych czasach musimy żyć w sposób coraz bardziej zrównoważony. To jest banał. Ja wiem, o tym zrównoważonym rozwoju się mówi wszędzie. Ale no niestety, no taka jest prawda. Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek. Bez przemysłu nie damy rady, ale bez przyrody też nie damy rady. I tym akcentem na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiamy. Mam nadzieję tylko, że dźwięk w tym filmie będzie ok, bo strasznie dzisiaj wieje i musieliśmy szukać jakiegoś zupełnie odosobnionego miejsca na to nagranie, a i tak nie wiem, czy będzie ok. No ale miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Trzymajcie się. Dziękujemy, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.